fragment z Ewangelii Świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei? Bynajmniej. Powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Te słowa Jezusa zatrważają nas. Jest w nich jakieś ostrzeżenie przed lekkomyślnym wchodzeniem w to, co może być nieszczęściem w naszym życiu. To jest ostrzeżenie, które naprawdę dotyczy także i mnie. Potrzeba pokory, badania swojego serca, szukania w Bogu oparcia, a nie porównywania się z innymi i szukania w innych błędów. Jezus, patrząc na nas, na pewno może powiedzieć: czy myślisz, że ci wszyscy znajomi, którzy utracili wiarę, zgubili się duchowo, byli większymi grzesznikami niż ty? Bynajmniej, powie nam dzisiaj Jezus. Lecz jeśli się nie nawrócisz, nie będziesz się duchowo odnawiał, ciebie spotkać może to samo. Albo myślisz, że ci wszyscy, którzy w małżeństwach się pogubili, którym rozpadły się ich związki, byli większymi grzesznikami niż ty? Nie, usłyszymy od Jezusa. Ale jeżeli nie będziesz odnawiał swej miłości małżeńskiej, więzi duchowej z mężem, z żoną, to u ciebie może stać się to samo. Albo czy myślisz, że ci wszyscy, którzy mają dzieci, które odeszły od Kościoła, byli większymi grzesznikami niż ty? Nie. Ale jeśli się nie będziesz starał, żeby twoja rodzina była miejscem wzajemnej miłości i twoje życie rodzinne może się rozsypać w tym wymiarze życia religijnego. Ten powyższy komentarz jest oparty na tym, co mówił swego czasu ojciec Jacek Sali, dominikanin. To są naprawdę mocne słowa, refleksja mocna, ale uczy nas patrzenia pokornego na ludzi i na samych siebie. Szukaj drogi nawrócenia, a nie drogi wytykania. Maryjo, zaszczep w nas Twoje spojrzenie. Wyproś nam serce, co chce ratować, pomagać bliźnim. Bierzmy po to różaniec do ręki, by pomagać, by ratować. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,